Dobra, a już widzisz, Hilu, teraz wie, co ja powiem. Hilu, już przed meczem wiedziałem, że będziesz naszym dzisiejszym rozmówcą. No, bardzo się cieszę, że takie przypuszczenia były przed meczem. Gdzieś tutaj grałem już dwa razy po moim pobycie. W każdym z meczów miałem dogodną sytuację, nie udało się zamieść tego na bramkę. Cieszę się, że dzisiaj się to udało, a najważniejsze jest to, że zdobywamy tutaj 3 punkty i pniemy się do góry w tabeli. No właśnie, wiosną byłeś tutaj blisko gola. Dzisiaj sytuacja trudniejsza, ale instynkt, szybkość reakcji i wykonanie było optymalne. No tak, dobrze się to wszystko złożyło, bo gdzieś strzał szedł w światło bramki, pomógł troszkę rikoszet i piłka zaczepotała w siatce, także ważna też to była bramka, bo strzeliśmy ją przed przerwą i na pewno to trochę osłabiło morale drużyny przeciwnej. W ofensywie gol i sporo danych akcji, ale też bardzo ważne było to, co się działo w obronie. Praktycznie zamknąłeś stronę, dobra współpraca z linią obrony i też w sektorze bocznym z Artem Polierusem. Czuć, że to już taka jest zgrana coraz bardziej drużyna? Tak, dobrze nam się współpracuje. Ja też powoli coraz bardziej uczę się tej pozycji, jest ona dla mnie nowa, natomiast cieszę się, że mogę występować w pierwszym składzie, zaliczać kolejne minuty i mam nadzieję, że z każdym meczem będzie jeszcze lepiej. Teraz chwilkę poczekam na mecz ligowy. Znasz plany na kolejny tydzień? Plany są na pewno takie, żeby zagrać sparing i dobrze przetrenować ten okres przerwy. Na pewno musimy popracować nad paroma rzeczami. Cieszę się, że w drugim meczu z rzędu, w którym graliśmy w przewadze, zagraliśmy dużo lepiej, dużo mądrzej i wykorzystaliśmy to, że mieliśmy przewagę jednego zawodnika. Tak, czeka nas w tej przerwie sparing z Ekstraklasową Stalą Mielec. No a za 2 tygodnie znowu taki bardzo ciekawy dla Ciebie mecz, a że ostatnio, tak podejrzewam, zapatrzyłeś się na Maćka Ambrosiewicza, który strzela swoim byłym klubom, to możemy spodziewać się, że i górali zaskoczysz. Oby tak było, mam taką nadzieję. Na pewno będę się starał tak zrobić, ale najważniejsze będzie to, jak zaprezentujemy się w całokształcie i przede wszystkim najważniejsze będą 3 punkty zdobyte w następnym meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.